odpoczywaj. To, czego dokonaliście na Mont Ormel, brak mi słów. To był cud. Kiedy dowiedziałem się o twoim stanie, zrobiłem wszystko, żeby cię ściągnąć do Londynu. Wczoraj dostałem wiadomość, że już dotarłeś i jesteś w tym szpitalu. Przyjechałem tak szybko, jak to było możliwe. Tata? Synu, wszystko w porządku? No, Przecież widzę. Ja nie mogę tu zostać. W Warszawie trwa powstanie. Nasi idą na Berlin. Tam są moi przyjaciele. Rozumiem, ale jesteś za słaby. Spójrz, w jakim jesteś stanie. Zostań ze mną. Ale... tato... Skoro nie mogę cię powstrzymać, to przynajmniej spróbuję ci pomóc. Znam kogoś, kto mógłby ci pomóc. To najszybsza droga na kontynent. Pan Srebrny. Sukcesy w działaniach wywiadowczych. Weteran spod Monte Cassino. Imponujące. A skakać umiecie? Jeszcze nie, panie generale. W zasadzie zakończyliśmy już cykl szkoleń, ale zobaczymy, co da się zrobić. W końcu Adam to mój przyjaciel. Chodź, Srebrny, zobaczymy, co na to kwaśnica. Kwaśnica? No, kwaśnica! Kapitanie, kwaśnica? Tak jest, panie generale. Kwaśnica? Mamy kolejnego śmiałka do przetrenowania. Liczę na was. Ale, panie generale, cykl szkoleniowy właśnie się zakończył. Mój urlop... Po wojnie sobie odpoczniecie. Miłej zabawy. Wybierz sobie łóżko, wszystkie wolne. Ostatnia grupa ćwiczy już skoki pod Manchesterem. A, zbiórka jutro o 6:00, wyśpij się. No dobra, wszystkie wolne. Ała, zejdź ze mnie! Ej, no już, to boli! Co za dzień, jeszcze ten kot. No, już, co jest? Tak, nie, już raz, tak, idę. Raz, żołnierzu! Jesteśmy już kwadrans z plecy! Do roboty! Pamiętaj, Srebrny, trening spadochroniarza to przede wszystkim trening wytrzymałościowy. Jeśli nie zabijecie skok, to możecie załatwić wszystko inne. Musisz być przygotowany, musisz być szybki. No, żołnierzu, dawaj! Jeszcze 20 okrążeń! Musisz być silny, musisz być wytrzymały, musisz być niewidoczny. Ała! Widać was jak na dłoni, żołnierzu. No i przede wszystkim musisz być piekielnie odważny. Srebrny? Świetnie. Widzimy się jutro o tej samej porze. Ała. Nie dam rady. Powódzka! Powódzka! A niech to! Nie poddajemy się. Szybciej! Szybciej! 34! A papura! 34! Jeszcze raz! 35! Dalej, Srebrny, ruszaj się! Dalej! Jeszcze jeden! Jak mu idzie? Mniej beznadziejnie niż na początku. Wyśmienicie. Muszę polecieć na kilka dni do Londynu. Nowe rozkazy. Monty coś planuje. Daj chłopakowi dzień odpoczynku. Tak jest, panie generale. Jeden dzień odpoczynku jeszcze nikomu nie zaszkodził. Ale chcę już wracać do ćwiczeń. Muszę być w formie. Dlaczego? Bo nie chcę tu siedzieć. Nie pomogę naszym siedząc w Londynie. Może zrzucą nas gdzieś przed Berlinem. Dołączyłbym do Janki i Piryta, Bartka. Wtedy Niemcy nie mieliby szans. Ciekawe, po co generał pojechał do Londynu? To szaleństwo! Ale wszystko zostało dokładnie zaplanowane przez Montiego. To są 3 zrzuty spadochronowe w ciągu 3 dób. Gdzie element zaskoczenia? To raz, a dwa, jeśli Niemcy wysadzą chociaż jeden most, który mamy zająć, to po nas. Kwestionujecie, panowie, geniusz marszałka Montgomery'ego?
Halo, biuro generała Sosabowskiego. Tak, tak, jest. Już biegnę po kapitana. Srebrny... Panie kapitanie, no, postanowiłem się rozgrzać przed treningiem. Wspaniale, ale musimy porozmawiać, żołnierzu. To gdzie mieliby nas zrzucić? Tu jest Arnhem. To cel Brytyjczyków. Naszym celem będą te trzy mosty. Oprócz naszej brygady lądują tam też Brytyjczycy i Amerykanie. Musicie zabezpieczyć mosty aż do przyjazdu drugiej armii generała Dempsey'a. Jasne. Antek, generał przewiduje ogromne straty. Nie musisz tam lecieć, nie ukończyłeś jeszcze kursu. Wiem, został mi tylko skok z wieży. Panie kapitanie, proszę o udzielenie zezwolenia na wykonanie skoku. Zaraz jestem z powrotem. Melduję gotowość. Powodzenia, chłopak. Szybciej to smachuj, bo mi noga drętwieje. Herr General Feldmarschall. Co znowu? Desant aliantów, pełno samolotów. Spadochroniarze spadają setkami z nieba. No jakoś nie widzę problemu. Wystrzelać ich, zanim wylądują! Przed wylotem dostałem od generała Sosabowskiego wyraźne instrukcje. Moim celem jest feldmarszałek Model, a raczej coś, co jest w jego posiadaniu. Kiedy Niemcy będą zajęci obroną, mogą nie zauważyć jednego zbłąkanego żołnierza na swoich tyłach. Herr Generalfeldmarschall! Co dla mnie macie, Gruber? Oby to było coś dobrego! Pamiętaj, za co ci płacę. Napęd antygrawitacyjny! Broń, która przechyli szale zwycięstwa na stronę III Rzeszy! Podbijemy Anglię! Świat! Kosmos! General, co znowu? Kolejna fala spadochroniarzy. Co robi? Ale strzelać! Co wy za pytania zadajecie? Co z Eindhoven? Przyjaciel długo się nie utrzyma. Obijemy miasteczko, Herr General Feldmarschall. I to jest prawidłowa postawa. Weźcie Grobera na spacer, od miesiąca nie widział słońca. W prawo, mocniej w prawo. Za bardzo mnie znosi w lewo. Chyba dam radę jeszcze odbić. Grober? Miał iść na spacer. Nigdy więcej skoków. Grober, to ty? Ani kroku, panie Model. Nie radzę. Niech to. Jesteśmy nie po tej stronie rzeki, co trzeba. Miał być prom. Pewnie zniszczony. Jeśli mamy pomóc Anglikom, musimy przedostać się na wschodni brzeg Renu, choćbyśmy mieli zbudować tutaj most. No śmiało, strzelaj! Pokażę ci, jak umiecha niemiecki marszałek. Moja odwaga znana jest... Cisza! Nie mam takich rozkazów! Ale jeśli nie przestaniesz gadać, uciszę cię. Ha, są! A więc to tak? Jesteś zwykłym achabusiem! Przyszedłeś wyłącznie po plany! Okradasz III Rzeszę z jej własności intelektualnej! Niemiecki żołnierz nigdy nie dopuściłby się takiego czynu! Ciszej! Nie słyszę własnych myśli! I kochoków! Musieliśmy wychodzić? Zapomniałem parasolach! Dalej, chłopcy! Samo się to nie zrobi! Gorobach, zajmijcie się naszym gościem! Wyciągnijcie z niego tyle, ile się da! I nie musi tego przeżyć! Nie chcę tego oglądać, brzydzę się przemocą. Chodźcie, chłopaki, postrzelamy sobie jeszcze do spadochroniarzy. Do kolego. Jeszcze trochę wytrzymać. Spięty jesteś. Dam ci coś na rozluźnienie. Serum prawny. Zaraz robisz się bardzo rozmowny. Teraz. Co? Ha, co? Nie spodziewałeś się? Prosta sztuczka kapitana Kwaśnicy. Kiedy cię wiążą, napinasz mięśnie, nabierasz powietrza, a potem wystarczy się tylko rozluźnić. Gdzie masz kopię planów napędu? Gadaj! Nie mam kopii! To są oryginały! Nie! Stój! Moje plany! Niech to! Niech to! Naprawdę mamy się wycofać? Część naszych chłopaków jest już po drugiej stronie! Takie rozkazy, panie generale. Operacja okazała się totalną porażką. Ciekawe, kogo będą za to winić. Rozkaz brzmiał: plany przejąć albo zniszczyć. Załatwione. Teraz pora na drugą część zadania.